Można zabić artystę, ale sztuka przetrwa. W ciągu 6 festiwalowych dni odbyły się spotkania literackie, wystawy, koncerty, a także spektakle teatralne i konferencje naukowe. Imprezy miały przybliżyć postać urodzonego w Drohobyczu Brunona Schulza. Autor sklepów cynamonowych i sanatorium pod Klepsydrą był pilnym obserwatorem miasta, a jego twórczość zarówno literacka, jak i plastyczna jest przesycona drohobyckimi realiami. Artysta zginął w 1942 roku, zastrzelony przez gestapowca na ulicy w swoim Drohobyczu. Festiwal jest dedykowany Brunonowi Schulzowi, który jest ofiarą faszyzmu, Holokaustu, w pewnym sensie też komunizmu, wszelkich skrajności dziejowych, które prowadzą do zniszczenia wolności twórczej i wartości, które my nazywamy wartościami europejskimi. Esej inauguracyjny online zaprezentował znany ukraiński pisarz Serhii Żadan, który przebywa teraz w Charkowie, gdzie wspiera ukraińskie wojsko. Podczas Schulzfestu zorganizowano także zbiórkę charytatywną, a zebrane pieniądze przekazano na wsparcie sił zbrojnych Ukrainy. To, co Polacy robią wspólnie z Ukraińcami, przybliża nasze zwycięstwo. A ten festiwal jest symbolem naszego wspólnego sukcesu. To, że odbywa się teraz tutaj na Ukrainie, jest naszym wspólnym zwycięstwem nie tylko na froncie kulturowym, ale i na szerszym froncie. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie od lat wspiera już tę inicjatywę. Inicjatywę naukową, artystyczną, ważną dla całego środowiska osób, naukowców zajmujących się twórczością i życiem Bruno Schulza. Także jestem zaszczycona, że mogę tu być i w tak znamienitym gronie uczestniczyć w festiwalu. Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza powstał 10 lat temu dzięki inicjatywie Polonistycznego Centrum Naukowo-Informacyjnego przy Uniwersytecie Narodowym w Drohobyczu. To miejsce, które daje tę energię, to miejsce, które ma tę swoją pamięć, to miejsce, którego energią cały czas jest Schulz. Jakby ta energia idzie dalej i nie musi to już być ilustracja, nie musi to już być coś związanego bezpośrednio z Schulzem, że tak powiem literalnie. Moja przygoda z Ukrainą jest związana ściśle z Schulzem, dlatego że pisałem w Katolickim Uniwersytecie w 70-tych latach pracę magisterską o Bruno Schulzu. Drugim po Kijowie miastem, do którego przyjechałem po objęciu stanowiska konsula generalnego we Lwowie, to był właśnie Drohobycz. No są mili ludzie, to po prostu jest zjawisko dla mnie fantastyczne, jak wokół Schulza, wokół Wiry Menioch i świętej pamięci Ihora Męża. Realia wojny i powtarzające się alarmy bombowe sprawiły, że niektóre występy trzeba było przerywać i kończyć dopiero po chwili. Podczas mojego wystąpienia odezwała się syrena, alarm bombowy. To elektryzujące doświadczenie, ale też było to w momencie, kiedy mówiłem o sile sztuki, o sile wyobraźni. Dedykowane Schulzowi to już tytuł wystawy rysunków polskich i ukraińskich malarzy nawiązujących do twórczości Brunona Schulza. Schulz, tak jak powiedziałem, który był symbolem świata żydowskiego zamordowanego, ale w tej chwili takich osób jak Schulz jest mordowanych na ulicach i miastach i miejscowościach w Ukrainie po prostu setki, tysiące, tak? Bezbronnych dzieci. Międzynarodowy Festiwal Schulzfest składa się z dwóch części. Pierwsza odbyła się na początku lipca w Lublinie, a druga teraz w Drohobyczu. Rok 2022 został ustanowiony przez Senat RP rokiem Brunona Schulza.